Dobry wieczór Państwu. Zaczynam kolejną KHT. Dzisiaj jest mój trzeci kot, to jest Shitsu. To nie jest co prawda kot, ale on skociał zupełnie przy tych kotach moich dwóch szalonych. On no, traście chciał wystąpić. Jak widzicie, on nie mówi, on tylko jak widzi piksela, to dostaje szału. Taka marlenka, właśnie jak wyjdzie z domu, to natychmiast dostaje szału. No, dobra, cześć. cześć, idź nie przeszkadza. Proszę Państwa, dzisiaj będzie trochę jak w dzienniku telewizyjnym, czyli o wszystkim i o niczym, może bez propagandy, ale tak będzie. Witam Państwa serdecznie raz jeszcze. Zobaczę, czy to się nagrywa. I zacznę od takiej ciekawostki. Ciekaw jestem, jak można nie lubić czegoś hmm, od razu, na sam widok, tylko na przykład nazwiska, ponieważ ja umieściłem film. I 3 minuty po filmie, który trwa 30 minut, 3 minuty po umieszczeniu, już miałam 3 dis dislike, czyli te kciuki w dół. Ciekaw jestem, y, dziwna idiosynkrazja u niektórych, bo ja na przykład nie lubię filmów Woody Allena, ale staram się każdy obejrzeć, żeby przynajmniej wiedzieć, dlaczego ich nie lubię. Prawda? Normalne. Dobra, dajmy sobie z tym spokój na razie. Yy, proszę Państwa, yy, zacznę od właśnie tego filmu, który umieściłem. To jest dość ciekawy. Ciekawa rzecz, może niektórym się wydawać nudna. Ktoś mi napisał niepotrzebna dyskusja o pesel Właśnie bardzo potrzebna, ponieważ w tym filmie jest parę haczyków, parę kluczyków, które trzeba rozpoznać. Ja nie chcę wielu rzeczy mówić wprost, nawet nie chodzi o to, ale to ma być zabawa intelektualna również i z państwem w tym układzie. Nie można robić filmów takich jak robiono w NRD, czyli kawa na ławę, wszystko na łopatę od razu wyłożyć. Jest tutaj parę różnych rzeczy. Ten film przede wszystkim pokazuje, iż mam rację, oskarżając państwo, iż w ogóle nie interesuje się swoimi obywatelami, którzy poszli, którzy przebywają za granicę. Tu jest akurat o adaptowanym dziecku, któremu się udało, ale yy, 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 sama świadomość, że. Nie leży w, to w gestii konsulatów czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, interesowanie się losem tych dzieci jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Z jednej strony mówi się o sprzedaży dzieci, o jakichś szajkach, jakichś różnych tam historiach, a w ogóle nie mówi się o kontroli. Nie wyobrażam sobie, żeby adoptowane dziecko z innego kraju, na przykład do Polski, co się prawdopodobnie nie zdarza, ale jeśli by się zdarzyło, żeby władze tamtego kraju nie chciały sprawdzić przynajmniej, co się dzieje, czy rzeczywiście według ta rodzina wygląda tak, jak to było przedstawione w papierach, czy sędzia po prostu sędzia pracuje na, na przykładzie papierów, po prostu, tylko i wyłącznie na podstawie papierów i wydaje jakieś tam orzeczenie, czy wyrok w tym momencie, nie wiem, jak to, to, jak to się już nazywa. W każdym bądź razie coś, co sprawia, że jest konkretne postępowanie administracyjne dalej, nie wiem. Po prostu nie wiem. I dalej już nikogo to nie interesuje, prawda? Notabene na jednym z programów u pani Jaworowicz usłyszałem w kuluarach od prawnika, że na przykład sądy rodzinne we Francji, w Danii, zdaje się również w Wielkiej Brytanii, bardzo często sędzia idzie, nas, idzie do domu w tego typu sytuacjach, idzie po prostu do domu i sprawdza sam, czy też to te sądy rodzinne czasami potrafią obradować w miejscu, którego sprawa, gdzie sprawa dotyczy, szczególnie w sytuacji dzieci. Nie wiem, na ile to jest prawda, na ile nie, ale warto by to wprowadzić u nas, bo często papiery kłamią. Trzeba by zobaczyć na miejscu, jak to wygląda. No niestety, my jesteśmy krajem przyzwyczajonym do biurokracji i tak to wygląda. I tak to wygląda. Z innych spraw, już wróćmy do spraw politycznych. Proszę Państwa, trochę za ale bardzo mało za granicę. Przeczytałem sobie dzisiaj wywiad i obejrzałem z ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce, który mówi, że po Brexicie przez po Polacy, którzy tam będą mieszkali i będą mieszkali te w danym momencie i będą przebywali dłużej niż 5 lat, dostaną jak jak wszyscy cudzoziemcy dostaną status osiedleńca. To ciekawe. Status osiedleńca. Znając prawo brytyjskie i znając pojemność słowo Royal i ustrój Wielkiej Brytanii, która jest królestwem, status osiedleńca wyznacza, że każdy, kto nie jest urodzony na terytorium Wielkiej Brytanii, będzie obcy. Każdy będzie obcy w tym układzie. Także również ci Polacy. Ciekaw jestem, jak ten, to słowo osiedleniec. Przełoży się na zasiłki, na świadczenia brytyjskiego rządu wobec przebywających u siebie obywateli. Czy będzie dotyczyć tylko poddanych jej królewskiej mości, bo osiedlenie nie będzie poddanym jej królewskiej mości. Z tego mi wyraźnie wynikało. W ten sposób chcą to rozwiązać. Ciekaw jestem, jak to rozwiążą ze swoimi ukochanymi muzułmanami z drugiego i trzeciego pokolenia. Czy też będą ich tak nazywać? Czy ludzi, którzy tam. Przyjechali na zaproszenie rodziny, też tak będzie. Ciekawie jestem jak to zrobią z małżeństw, z, z dziećmi, małżeństw osiedleńców. W Wielkiej Brytanii jest prawo ziemi, w związku z czym, związku z czym y, może być tak, że dzieci będą miały, y, uznane będą za poddanego jej królewskiej mości, bo tak należy to określać, poddany jej królewskiej mości. Mój syn, y, kiedy został po, po porodzie, Lekarz zwykłą, zwyczajową formułkę wygłosił: Witamy jej poddanego Jej Królewskiej Mości. Co dotyczyło, dotyczyło dziecka. Do mnie nie, bo ja byłem przecież po pierwsze dyplomatą, po drugie, przebył, po drugie, nigdy nie występowałem o żadną rezydenturę w Wielkiej Brytanii ani żadnych innych rzeczach. rzeczach ale syn już, ta, syn już tak, już był określony jako poddany Jej Królewskiej Mości. On urodził się w piątym roku mojego pobytu, więc już były wszystkie czynniki spełnione. I również w akcie urodzenia, który mi wydał Westminster, jest też ta formułka. Piękny akt w imieniu jej królewskiej mości. Natomiast tu w tym momencie robi się osiedleńców. Ciekaw jestem, jak to się przełoży. To nie chcę straszyć, ale znając jednak, ulubień, znając jednak hmm, możliwości Anglików w interpretacji prawa i różne inne takie ciekawostki związane z pojęciem królestwa w ogóle to może być różnie. Ta status osiedleńca, status poddanego jej królewskiej mości nie można statusu tego cofnąć. Status osiedleńca można jednak cofnąć, ponieważ tutaj są warunki. On wymienia tylko dwa, pan Ambasador. Yy, Rozmawia się o tym, w jaki sposób będą przenoszone przywileje emerytalne bądź zasiłki, to właśnie, jak się będzie odbywać łączenie rodzin w przyszłości. Więc wracamy chyba do punktu wyjścia, tak na dobrą sprawę. Punkt wyjścia jest taki, że każdy, kto złoży wniosek, powinien otrzymać odpowiedź na tak, o ile oczywiście mieszka w Wielkiej Brytanii i o ile na przykład nie popełnił żadnego przestępstwa. Żadnego. Czyli, czyli pewnej gradacji przestępstw. Jaka? Jakie to są? Czy na przykład mandaty za parkowanie. Uporczywe, nie? Uporczywe mandaty za parkowanie, które w Londynie bardzo łatwo dostać, każdy to wie, kto tam, kto tam mieszka i kto tam był czy to są drobne przestępstwa, czy to są większe przestępstwa, czy jest jakaś gradacja przestępstw, czy to jest na przykład łażenie po pijanemu i krzyczenie po nocy i ta ichnia straż miejska, czy sąsiedzi doniosą. To jest właśnie pewna pojemność tego wszystkiego i pewna dwuznaczność. No ciekaw jestem, jak to będzie, będziemy to obserwować. Notabene właśnie z, od mojego gościa dowiedziałem się czegoś bardzo ciekawego i czegoś, co w filmie nie padło, to eksplicity ja w programie tego nie powiedziałem, więc powiem teraz. Ponieważ okazuje się, że Francuzi mają dwie kartoteki, dwie składnice dokumentów, a więc składnica dokumentów dla ludzi urodzonych we Francji i składnica dokumentów dla ludzi urodzonych poza Francją, nawet jeśli dostali obywatelstwo. Czyli na przykład, tak jak w wypadku pana Franka, który był adoptowany, jego dokument, jego rejestracja francuska była w zupełnie innej składnicy. Co znaczy, że oni dobrze kontrolują całkowicie kto jest kto. A to, z kolei, a to z kolei prowadzi do wniosku, że y, mogliby załatwić problem z imigrantami i z nielegalnymi imigrantami, gdyby tylko chcieli, gdyby była wola polityczna, ponieważ widzę, że wszystko mają w jednym ręku. U nas tego nie ma. U nas tego nie ma. U nas w momencie, kiedy ktoś zostaje polskim obywatelem i dostaje pesel, wchodzi w ten sam system cały czas. Może przy, jeżeli służby sprawdzają w pesel jest tam poprzednie obywatelstwa i tak dalej, to bywa. Jeżeli ktoś wpisze, jeżeli nie wpisze, w wypadku nowych zupełnie ludzi tworzy się, czy tak jak to było przy KS Powsta, czyli kartach stałego pobytu, tworzy się nowy rekord po prostu nadając polski PESEL. Tworzy się nowy, nowy rekord, w związku z czym, tak jakby człowiek dopiero co powstał, więc to jest też ciekawe. Natomiast, jak jeszcze raz powtórzę, to było dla mnie nowość. Nie wiedziałem, że we Francji tak jest, bo gdyby pan Franek urodził się. O, właśnie, Neo, nie szczekaj. Nie wtrącaj się po prostu. Gdyby pan Franek urodził się we Francji, byłby w tej kartotece Francuzów. Prawda? Gdyby, gdy, ponieważ urodził się w Polsce i został tam adoptowany czy wyemigrował, powiedzmy, czy ktoś, ktokolwiek to wyemigrował, dostał obywatelstwo, ale jest rejestrowany w zupełnie innej kartownicy. Jest to bardzo ciekawe i bardzo dobre dla kontrwywiadu. I jeszcze raz powtórzę, Francuzi widocznie nie chcą tego załatwić z przyczyn politycznych, skoro... bo mają narzędzia. Widzę, że Anglicy idą też w tym kierunku, bo wyobrażam sobie, że powstanie e, poza Kartoteką Obywateli, bo proszę Państwa, jest Kartoteka Obywateli, która się nazywa czasami... E, to różnie się nazywało Social Insurance Number, NHS, teraz to się pewnie nazywa inaczej, to zmieniają nazwę, ale to jest właśnie kartoteka obywateli, a to chyba będzie jakaś oddzielna kartoteka tych, którzy dostali, dostali prawo stałego pobytu, czyli po prostu zostali, czyli po prostu zostali, jak oni to mówią, tutaj osiedleńcami. Ciekaw jestem, jak to po angielsku, to też to wszystko fajnie brzmi, jak wszystko w języku angielskim może mieć, być interpretowane w różny, w różny sposób. Tak to właśnie, proszę Państwa, wygląda. A u nas w Irlandii jest PPS, czyli PPS to jest prawdopodobnie jakiś tam system rejestracji, prawda? No tak, właśnie. No tak, i poprawność polityczna to widać, to ten typ haha, kto Mówi o poprawności politycznej, na pewno nie ja. Na pewno nie ja w tej chwili. Ja jestem absolutnie niepoprawny politycznie. No ale dobrze, niech tak będzie. A, habitual residence w ten sposób. Całkiem habitual residence. No całkiem fajnie. Zobaczymy, jak to będzie dalej, czy wszystkich to dotyczy. Kolejna sprawa, wróćmy na polskie podwórko, to dość ciekawa historia, ponieważ zauważyłem dwie rzeczy. Coraz częściej mówi się o faszystach w Polsce, faszystach, 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 w konotacji Niemiec Hitlerowskich. Zdaje się, że ci wszyscy profesorowie, socjologowie, a wrócę do do czego a wrócę do nich zaraz, może nie znają trochę historii, przynajmniej historii tego okresu. Faszyst, proszę Państwa, jest... Pojęciem, któremu konotacje w sensie hitlerowskim, w sensie Adolfa Hitlera i w sensie nazistowskich Niemiec nadał Stalin. I my cały czas mylimy pojęcia. W swoich, zarówno wspomnieniach Goebbels, jak i w swoich mowach czy wypowiedziach Adolf Hitler, odżegnywali się od faszyzmu. Oni, mimo związków z Mussolini, mimo osobistej przyjaźni Hitlera i Mussoliniego, Hitler Śmiał się z faszyzmu. To, co stworzył Hitler, nazywa się narodowym socjalizmem, po niemiecku nazizm, po prostu nazizm. To jest zupełnie co innego. Chcę również przypomnieć, że to tylko w poetyce, w cudzysłowie w poetyce, ale powiedzmy w językoznawstwie rosyjskim, faszyzm i nazizm postawiono znak równości. A jeśli chodzi o Holokaust, to nie zrobili tego włoscy faszyści, którzy w tym nie uczestniczyli, i chcę wszystkim przypomnieć: wystarczy przeczytać albo książki Hannah Arendt na podstawie zeznań Eichmanna, albo same zeznania Eichmanna, które są już dostępne w czasie procesu, że wszystkie ruchy, wszystkie oczyszczanie w cudzysłowie oczyszczanie Żydów, Włoch zaczęło się po upadku Mussoliniego. Dopiero. Dopiero wtedy a Mussolini również opierał się, nie chciał, tego, nie chciał tego robić, i opierał się, tak samo i Węgry opierał się przeciwko temu. W związku z czym równanie faszyzmu i nazizmu w naszej propagandzie jest jakąś totalną bzdurą. Bądźmy, bądźmy to także obrania, to także w wielki sposób Zdejmuję z Niemców odium, część odium, dlatego że faszyzm wszystkim to słowo pochodzenia włoskiego fasci, prawda? Czy fasti, nie wiem jak to się czyta. Faszyzm jest, kojarzy się przede wszystkim z Mussolini, prawda? A za prawie wszystkie zbrodnie wojenne odpowiadają naziści. Czyli Niemcy, po prostu Niemcy. Niemcy nie popierali rządów faszystowskich, tylko rządy nazistowskie. Poparli Adolfa Hitlera, a nie Mussoliniego. I warto, żeby panowie profesorowie to wyjaśniali, mówiąc, że u nas jest pełno faszystów i walczą z, faszystem, z faszystami. To z kim oni walczą? Z, ze zwolennikami włoskich czarnych koszul? Ja też mam czarną koszulę, prawda? Z włoskich czarnych koszul? Czy z przejawami nazizmu, hitleryzmu, więc warto to sprecyzować również dla młodych ludzi, ponieważ to, to jednak trochę myli się, trochę pojęcia, a to jest też dowód na to, że te 45 lat PRL-u zrobiło swoje i ta propaganda i nauczanie, bo ja pamiętam również, że mówiono się o niemieckich faszystach. Samo słowo niemiecki faszysta świadczy o tym, że byli jacyś inni faszyści, Włości faszyści, prawda? natomiast nikt nie powiedział Włoscy naziści. Nigdy. Był niemiecki faszysta. Po prostu Stalin walczył z faszyzmem, z faszystami. Był to, był to zapis propagandowy, była to propaganda i tak było. I chcę powiedzieć, że w czasach PRL również bardzo rzadko w stosunku do Niemców uznawano w stosunku do niemieckich tlerowskich. Uznawane, stosowano słowa nazista, stosowano tak jak chcieli Rosjanie, faszysta, zrównując praktycznie wszystko, no bo wiadomo, wszystkie praktycznie kraje zachodnie, kraje zachodnie razem. No taka to była propaganda, i na tą propagandę my po prostu nadal chorujemy, bo ja to nazywam chorobą. Może to wynika z braku właściwej edukacji w szkołach, gdzie wszystko myli się dokładnie pojęcia. Ja opowiadałem nie tak dawno o. Karygodnym wręcz sprzed dwóch czy trzech miesięcy lekcji, w której pani w szkole podstawowej na Tarchominie mówiła, że powstańcy Zaka nie, nie chcieli pomocy od Rosjan, którzy aż, którzy aż się tutaj rwali, żeby pomóc powstańcom, ale oni nie chcieli, dlatego Rosjanie pomogli powstańcom. I to się dzieje, na Domini 2017, więc ja zupełnie nie wiem, gdzie jest już ta edukacja w tym momencie. Panie Piotrze, słowa fasze używają obecnie ludzie, którzy chcą zniszczyć Polskę. To, to, że kilku idiotów na Marszu Niepodległości niosło i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę Panie, panie niosło transparent, nie on leży, że są faszystami. Tak, proszę Państwa, oczywiście, tylko że, tylko że jeszcze raz powtarzam. Słowa fasze używa się w konotacji tylko i wyłącznie hitlerowskiej. Z nazizmem niemieckim. To jest nazizm, to był nazizm. Różnica. Narodowy Socjalizm NSDAP nie była partią faszystowską, tylko narodowo-socjalistyczną partią niemiecką, partią pracy. Tak to trzeba nazwać. Tak to po prostu trzeba nazwać i trzeba o tym mówić, trzeba uczyć, trzeba po prostu uczyć, bo w tym momencie wyznawanie dość mocnych prawi, prawicowych poglądów, na co to, to się przekłada, że każdy kto zaczyna wyznawać mocne, twarde, prawicowe poglądy, między innymi o zwiększonej roli państwa. W ogóle, to nazywany jest faszystą i ma być kojarzony z Adolfem Hitlerem. Co jest totalną bzdurą. Totalną bzdurą. Bo Adolf Hitler wcale nie mówił o roli państwa, tylko o roli narodu. Głównie o roli narodu. był. To wystarczy, co Kerszą na początku pisze. Jego filozofia polegała na jakiejś na rasie, a nie na państwie. Natomiast filozofia Mussoliniego i systemu Mussoliniego polegał na państwie, a nie na rasie. Odwrotnie. Tak to można, tak to można mniej więcej, no, ale oczywiście to jest w głębokim skrócie, można na ten temat dyskutować, a nie będę się tutaj zagłębiał. Wróćmy do tych naszych kochanych socjologów. Otóż obejrzałem sobie dwóch panów profesorów w telewizji, ponieważ jeden z panów profesorów, pan Paweł, Śpiewak, robi zajęcia o tym Socjologia Jarosława Kaczyńskiego. Nie według Jarosława Kaczyńskiego, tylko będzie socjologicznie analizował. Jarosława Kaczyńskiego chcąc patrzeć, chcąc zrozumieć, chcąc rozumieć, dlaczego Pis tak wygrywa, wygrywa dalej, dlaczego się tak trzyma, mimo wszystko, mimo tych wszystkich błędów, które robi, mimo i tak dalej, i dlaczego wygrał wybory i o co tym wszystkim chodziło? I to jest kwestia, że pan Jarosław Kaczyński stworzył jakąś ideologię i pewną socjologię. Otóż tym wszystkim jest pewien pewien przede wszystkim błąd merytoryczny, bo dlaczego wygrał? Może lepiej. Nie tę że przegraną poprzedniej warstwy rządzącej, poprzedniej klasy rządzącej w wyborach, warto by jednak, żeby przeanalizował prokurator i jakiś kod wywiad. Bo wszystkie afery i zachowanie PO, i to, co PO zrobiło, doprowadziły do upadku. Po prostu do upadku i niesamowita pycha. PiS robi błędy, szczególnie gospodarcze. Dzisiaj się dowiedziałem, że kolejny mój kolega zamyka firmę, dlatego że ma już dość. Nie chodzi o zwroty VAT-u, ale ciągle musi jakieś wypełniać, ruchy i ciągle się go, ciągle go traktują jak podejrzanego, powiedział: "Mam to gdzieś, i zamykam firmę w i To nie jest nie on jeden. Więc pis robi te błędy, ale na miłość boską nie można demonizować jednej osoby, bo pis jest w tym momencie wypadkową pewnych czynników społecznych. Tak to jest. Gdyby PO rządziło ludźmi w taki sposób, dało im zarobić, pozwoliło im na działanie, gdyby PO nie było matką tych wszystkich afer. Gdyby nie było smoleńska, to PIS prawdopodobnie nie miałby również tej wielkości. Nie zapomnijmy, że PiS wybrał nie tylko twardy elektorat, który może mieć tam w jakieś 15% czy tam powiedzmy w górach, w porywach 20, ale również ludzie, którzy mieli dość PO, a wcale im nie było po drodze z PISem. Autentycznie, chcieli po prostu zmiany i w tą zmianę uwierzyli. Niektórzy wierzą nadal, niektórzy się rozczarowali, to jest normalne. Natomiast tworzenie takiego socjologicznego fakultetu jest dość śmieszne i chyba ma służyć tylko jedynie ośmieszeniu, bo tak mi się wydaje, bo tu nie ma co analizować ideologii, nie ma co analizować postaci, tylko trzeba analizować, dlaczego była przegrana. A P.O. nadal nie rozumie, dlaczego przegrał. Łatwo jest po prostu w P.O. stwierdzić, a, bo tam jest Kaczyński. Profesor, rozpo... profesor rozpozna, zbada naukowo dlaczego, bo jest wspaniała ideologia, i tak dalej. Natomiast myśmy byli niewinni. Myśmy robili wspaniale. Prawda? A nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak to jest, proszę Państwa. Dobra. Nie wiem, jak można kojarzyć prawicę z narodowym socjalizmem. Proszę Pana, ja nie kojarzę. Ja tylko mówię po prostu i w jaki sposób pokazywana jest w. Propagandzie, oczywiście określonej propagandzie, pokazywana jest prawica. Z, przy użyciu słowa, słowa faszyzm, ponieważ mówi się w jednym zdaniu, że walczymy z tendencjami faszystowskimi, które są tak bardzo popularne na prawicy. Więc to zdanie w propa, ja tylko to oceniam. Ja w tej chwili mówię Państwu, na czym polega ta ściema. Po prostu. Yy. Sorry, Piotr, tych z Urzędu Skarbowego, który dziś niekandlą przedsiębiorców, nagle narzuciło PiS? Nie, nie nagle. Oni po prostu wykonują PiS może im po prostu tylko... Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to po prostu jest nakaz z góry łapać, uszczelniać, 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 tak, że już nawet woda nie będzie ciec z tego. Musi uszczelnić wszystko, łącznie z wlotem kranu. Tak to wygląda. Tak to, proszę Państwa, wygląda. No i na koniec jeszcze jedna ciekawa informacja. Otóż dzisiaj przeczytałem sobie na Onecie informację, która mnie wręcz zatkała. Artykuł zatytułowany jest, że 75% programów Androida nas śpieguje. One to teraz odkrył? Proszę Państwa, ja powiem One to więcej. Nie 75%, 100% nas śpieguje, bo po to to jest zrobione. Odkąd dobrowolnie w telefonach, nawet ten, na którym ja nagrywam, wrzucamy sobie odciski palców, bo nam się to podoba, bo łatwiej go otwierać, robimy sobie zdjęcia kierując na twarz, zapisujemy się, robimy sobie konto Google, a musimy je zrobić, żeby na przykład publikować firmy na YouTube. Godzimy się na to szpiegowanie, proszę Państwa. Mitem również jest, są wszystkie programy, które działają na Androidzie które mają szyfrować rozmowy, proszę Państwa. No ale ja o tym będę mówił również na swoim szkoleniu przy okazji kryptoreklama, lokowanie produktu, w swoim szkoleniu, gdzie do 4 grudnia jeszcze zapisuję na to szkolenie. Tam są jeszcze parę miejsc, 5 czy 6 miejsc jest na to szkolenie. Natomiast jeżeli w Androidzie 100%, no to w iPhone'ach 110%, proszę Państwa. No to już trudno. Trudno, proszę, na to się godzimy. Jeżeli nie chcemy, żeby nas szpiegowali, no to sobie kupmy taką Nokię z przedpotopową, która ma świetną baterię i działa i wtedy służy tylko i wyłącznie do dzwonienia. To jest też kryptoreklama Nokii. My się nagodzimy, bo Nie da się w tej chwili, nie da się w tej chwili, proszę Państwa, mieć, mieć jakiejkolwiek przeglądarki, w której się człowiek nie zaloguje i nie, nie stworzy sobie nawet lewego konta Google. Jak mu się wydaje, że to jest lewe, to głęboko się myli. Yy, jeszcze wczoraj też był artykuł na temat zmian w Windowsie, że będą okienka wszystkie razem. To dopiero jest szpiegujący program, proszę Państwa. Na tym to wszystko polega. Dziękuję Państwu. Dobranoc. Jutro, jak zwykle, ostatnia KHT w tym tygodniu.